Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Najważniejszym czynnikiem jest sam kierujący. Nie możemy liczyć na wszystkie systemy bezpieczeństwa, że one nas wyprowadzą z poślizgu i zadbają o nasze bezpieczeństwo. Sami, kierując pojazdem, powinniśmy jechać tak, dostosować czy swoją prędkość, czy odstęp, czy szereg różnych sytuacji można często przewidzieć i tak powinniśmy kierować, abyśmy po prostu nie doprowadzili do tych zagrożeń, nie doprowadzili do jakiegokolwiek wypadku czy zagrożenia bezpieczeństwa. Jednym z takich czynników mających istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy w ruchu drogowym podczas trudnych warunków jest na pewno oświetlenie, właściwe oświetlenie pojazdu, tak by pojazd był dobrze i dość szybko widoczny dla innych uczestników ruchu. Pozwoli to na pewno uniknąć niebezpieczeństwa na drodze, spowodowania kolizji czy też wypadku. Kierowcy często zapominają, przyzwyczajeni do automatycznie włączanych świateł do jazdy dziennej, w które to światła coraz więcej pojazdów jest wyposażonych, poruszających się po naszych drogach, że światła te nie spełniają już swojej roli podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazuje, że świateł do jazdy dziennej można używać od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Kiedy warunki się na drodze pogarszają wskutek opadów atmosferycznych, czyli deszczu, śniegu, zamglenia, zapylenia, zadymienia czy też mgły, kierowcy powinni pamiętać o tym, by właściwie oświetlić swój pojazd. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, że kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany wówczas włączyć światła mijania lub światła przeciwmgłowe przednie, może jednocześnie również używać obu tych świateł naraz. Kierujący pojazdem niesilnikowym, który nie posiada takich świateł, jest obowiązany włączyć światła w takie, w jakie wyposażony jest jego pojazd, tak by zarówno kierujący pojazdem silnikowym, jak i też pojazdem niesilnikowym byli dobrze widoczni na drodze dla innych uczestników ruchu. To oświetlenie pojazdu jest obowiązkowe również podczas zatrzymania pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Często kierowcy zadają sobie też pytanie, kiedy wolno używać tylnych świateł przeciwmgłowych. Wyznacznikiem używania tych świateł jest spadająca widoczność poniżej 50 metrów. Z uwagi na to, że są to światła, które mają dość intensywną barwę i niewłaściwie używane mogą powodować oślepienie czy też utrudnienie jazdy dla kierowców poruszających się po drogach, ustawodawca nałożył obowiązek, że kiedy tylko widoczność poprawia się, należy niezwłocznie zaprzestać używania tych świateł. Często ci kierowcy, którzy rano dojeżdżają jakieś tam kilometry do pracy, żeby zwrócili uwagę na odcinki leśne, ponieważ mylna może być czarna nawierzchnia asfaltu, która pozwoli nam rozwinąć już jakby prędkości. Wjeżdżając w tereny zalesione, pamiętajmy o tym, że może być ślisko na tych terenach z uwagi na to, że mamy tutaj inną wilgotność, inne nasłonecznienie i to może powodować, że wszelkiego rodzaju poślizgi mogą pojawić się podczas jazdy na tych nawierzchniach, w tych warunkach leśnych, więc wjeżdżając w takie odcinki, pamiętajmy, żeby jednak zachować tą bezpieczną prędkość,
Tak samo jak jedziemy gdzieś w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie parowanie wody może również powodować to, że będzie nawierzchnia śliska, wjeżdżając na mosty, też zwróćmy uwagę na to, bo możemy się po prostu rozczarować, że do tej pory jechaliśmy sobie dość swobodnie na czarnym asfalcie, a okazuje się, że wjeżdżając na te odcinki, no możemy niestety się troszeczkę pomylić. Jeśli nikogo nie mamy z przodu za bardzo z tyłu, kierowca wjeżdżając do lasu potrafi sam gwałtownie na hamulec nacisnąć po to tylko, żeby sprawdzić, jak to jest z przeciwnością teraz w lesie, bo widzi wzrokiem, że coś się zmieniło, nawierzchnia jest jakaś inna. I się okazuje, że ABS się włącza i droga hamowania leci daleko. I wiadomo wtedy, że trzeba zwolnić, wiemy w jakich warunkach jedzie auto, więc tutaj zwierzaki mogą w każdej chwili wyskoczyć. Także tutaj uczulam też na zwierzęta. W dzień jest to widoczne, tak jak wspominali tutaj przedmówcy. Natomiast nocą nie za wiele mamy czasu na reakcję, w związku z tym rzeczywiście ta prędkość powinna być zmniejszona. Czasami nawet do przesady, ale żeby szczęśliwie dojechać. Musimy uważać na podmuchy wiatru, tak aby po prostu nie utracić stabilnej pozycji. Wtedy na pewno powinniśmy oburącz pewnie trzymać kierownicę w ręku. Niebezpieczne są zmiany, czy nawierzchni z suchej na mokrą, z suchej na śliską, czy teren zadrzewiony na otwartą przestrzeń. Te miejsca, gdzie w pewien gwałtowny sposób zmieniają się warunki do kierowania, są po prostu najbardziej niebezpieczne. Duże opady deszczu, intensywne opady deszczu to też nie zawsze tylko nie tylko oznaczają ślisko nawierzchnię, ale często ograniczają widoczność kierowcy. Gdy warunki pogodowe są tak intensywne, że w jakiś sposób ograniczają widoczność kierowcy, lepiej nie ryzykować, lepiej czasami zatrzymać się gdzieś w bezpiecznym miejscu, aż może troszeczkę ta sytuacja uspokoi się. Tu ukłon przy okazji w stronę pieszych. Zapominają, że są niewidoczni, a w szczególności przy tego typu warunkach, gdzie szyby są zapadane deszczem, widoczność ograniczona, ciemno ubrany i jeszcze bez elementów odblaskowych. I dziwimy się później, że ktoś został potrącony. Naprawdę piesi powinni zwrócić na to uwagę również, bo my wszyscy jesteśmy użytkownikami tych dróg i nie zależy nam żadnemu z nas, żeby kogoś skaleczyć, więc tutaj dbajmy o siebie, dbajmy o innych. Kierowcy często zapominają, a szczególnie młodzi kierowcy, że nie ma tak, że w danej chwili od razu zatrzymamy pojazd. Bo musimy mieć czas na reakcję, czas na zadziałanie hamulców. I pamiętajmy, że całkowite zatrzymanie pojazdu to również droga przebyta, droga hamowania, która jest czynnikiem czy składnikiem drogi całkowitego zatrzymania pojazdu. Więc tutaj pamiętajmy, by to hamowanie rozpocząć w miarę wcześniej, jeżeli musimy zatrzymać ten pojazd, by uniknąć kolizji czy też wypadków drogowych. Ogumienie jest bardzo ważną rzeczą, przystosowane do odpowiednich warunków, czyli zimówka na zimę, letnie ogumienie na lato. Oczywiście ostatnio słychać było o oponach wielosezonowych, całorocznych. W ubiegłym roku tendencja zakupów wielosezonowej opony była dość duża. Nie sprawdziło to się w naszych warunkach suwalskich, w związku z tym w tym roku jest obserwowany spadek zainteresowania oponą wielosezonową. Niestety w naszych warunkach suwalskich, tak jak w górach, niestety musimy jeździć na oponach albo zimowych, albo letnich. Oczywiście ktoś, kto ma kilka samochodów, niezbyt często korzysta z tych aut. No, tutaj ta wielosezonowa jak najbardziej
może użytkować. Natomiast samochód dzień użytkowany, czy to lato, czy zima, niestety musi mieć ogumienie albo zimowe, albo letnie. To jest sprawdzone i wielu klientów, którzy do nas przyjeżdżali sami, jak gdyby podkreślali to, że się nie da na wiele sezonowej, trzeba na zimowej. No tutaj idzie wiosna, tak jak wspominaliśmy, a ten czas jest najbardziej taki ekstremalny. Ludzie chcą, że jak słoneczko świeci, to już będziemy zakładać opony letnie. Nic mylnego, dlatego że są przymrozki nocą, popołudnie i w tym momencie na letnie oponie naprawdę niewiele możemy zrobić. Pomijając sprawny samochód, ABS-y, amortyzatory, dobrą oponę letnią, niestety nie pojedzie, nie zahamuje ta opona. Zimowa w naszych warunkach suwalskich musi być użytkowana do końca, aż się przymrozki skończą. Wtedy ewentualnie możemy zakładać opony letnie. Szkoda, ktoś kto dużo jeździ w ciągu dnia, jedzie w Polskę, w głąb Polski czy na zachód Polski, rzeczywiście w ciągu dnia warunki 10, 12, 15 stopni ciepła, rzeczywiście tutaj możemy użytkować już opony letnie. Natomiast jeśli tutaj na naszym terenie jeździmy, nadal nie śpieszmy się z wymianą opon. Zimowa na pewno będzie skuteczniejsza w tych warunkach. Producenci opon mówią 7 stopni na plusie, zmiana opon. Ale jeśli mamy koło 0 czy na minusie w nocy, a 10 w dzień, wybierajmy jednak oponę zimową. Reakcja, siła hamowania i stan nawierzchni. To wszystko jest składowymi drogi hamowania, tak aby bezpiecznie zatrzymać pojazd.